Sutowski. Dziękuję bardzo. Pani komisarz, panie przewodniczący, wielokrotnie słyszeliśmy w tej Izbie hasła europejskiej solidarności i peany na cześć integracji europejskiej. Chwalimy się, jak wiele osiągnęliśmy w budowaniu wspólnego rynku i ganimy przykłady łamania swobód gospodarczych, które są przecież fundamentem Unii Europejskiej. Ale kiedy przychodzi do konkretnego przypadku łamania prawa unijnego przez jedno z państw członkowskich, na reakcję Komisji Europejskiej musimy czekać. Wprowadzone przez rząd niemiecki regulacje dotyczące płacy minimalnej wynikają bez wątpienia ze słusznych pobudek. Wszyscy zgadzamy się, że godne wynagrodzenie za wykonywaną pracę to sprawa bezdyskusyjna. Jednak zakres tych przepisów i objęcie nimi również pracowników sektora transportowego z innych krajów, zamiast pomagać sprawie ochrony praw pracowników, szkodzi jej. Uderzają one w swobodę świadczenia usług i bezpośrednio w przedsiębiorstwa transportowe, między innymi z Polski, ale przecież nie tylko, czego efektem będą nie podwyżki, ale zwolnienia. Uchwalenie tych przepisów to atak wymierzony w wolną konkurencję i pozycję rynkową, jaką dzięki dobrej organizacji i solidnej pracy wypracowali sobie polscy również przewoźnicy w Europie. Gut verstanden zu werden, besonders von unseren deutschen Freunden, sage ich es auf Deutsch. Ich rufe die Kommission auf, schnellstens das neue deutsche Gesetz für vertragswidrig zu erklären. Es muss ein eindeutiges Signal gegeben werden für andere Mitgliedstaaten, dass die Vertragswidrigkeiten von der Kommission nicht akzeptiert werden können. Danke. Bruno, por favor, que sea